Panie, jak w zwyczaju, chciałbym, byśmy wspólnie powie jeszcze w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie polecę się Bogu. Tak, dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Skrzydła pełni Boga. Będziemy mówić o pewnej zasadzie, jako przygotowanie na czas końca, o zasadzie, która jest podstawową zasadą Biblii. I ona się przewija przez różne kwestie. Wiecie, Bóg mi to ostatnio bardzo mocno... Ja to akcentowałem w różnych kazaniach, ale to były tylko pewne jakieś małe akcenty. Mniejsze, większe. Natomiast Bóg mnie tak budził, abym powiedział o niej konkretnie. Skupił się właśnie na tej zasadzie. Ja nazywam to zasadą pełni. Dlatego skrzydła, dlatego że jeżeli jest pełnia, to są i skrzydła. W duchowości jest coś takiego, że jeżeli nie ma pełni, nie ma skrzydeł. Czyli nie ma tego, wiecie, no właśnie, jak nie ma skrzydeł, no to nie ma unoszenia się, no nie ma, no niestety, jest się na ziemi. To tak jak ten motyl, wiecie, jak ktoś opowiadał to przypowieść, że jeden człowiek chciał pomóc motylowi, bo był w kokonie. No i ten motyl się tam męczył, wiecie, i tak stwierdził, co się będzie męczył w tym kokonie. Ja mu rozwalę ten kokon i po prostu wyjdzie ten motyl. I wiecie, ten motyl wyszedł, ale on już nie umiał fruwać. To było dla niego tragedia. Nie wiem, ile tam motyl żyje, tam parę dni, czy ile, no nieważne. No ale dla niego to było tragedią, bo wiecie, bo on go pozbawił czego? Tego doświadczenia, tak, ale tego doświadczenia dokładnie, rozpychania po to, po co jest to rozpychanie w kokonie? Żeby później mógł rozłożyć skrzydło. I mógł fruwać. Ja wiem, że to rozpychanie nie jest wygodne i on tak stwierdził, mówi, no nie jest wygodne, to tam rozerwie ten kokon. No dobrze, tylko później była jeszcze większa tragedia. Ten motyl nie umiał fruwać. No wiecie, jak nie umiał fruwać, to dla niego to oznaczało tylko jedno. No bo jak sobie pokarm zdobędzie? No. Ale to tak na marginesie. Sięgniemy do tekstów właśnie, które mówią o tym. Pierwszy z... Chrystus ma być wywyższony, bo Słowo Boże wywyższa Jezusa, do naszego Zbawiciela. Dlatego też sięgniemy do tego tekstu z Kolosa. Właśnie drugi rozdział. Otwórzmy. Który był już tu zacytowany. Oczywiście tam jeszcze jeden będzie taki. Księga Kolosa. List do Kolosa. Jest to, powiem wam, bardzo właśnie ciekawe. To się rozpoczyna jakby ta zasada pełni. Zrozumieć tą zasadę jest bardzo ważne, ale no nie tylko intelektualnie, bo trzeba przyjść do Jezusa, trzeba po prostu żyć w to. Drugi rozdział. I od 6 po 9 werset. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Jak przyjęliście, jak wam wytłumaczono Ewangelię, przekazano Ewangelię, tak w Nim chodźcie. Nie odstępujcie, postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Wiecie, jest to bardzo ciekawe sformułowanie, bo zakorzenieni i zbudowani na Nim, czyli na fundamencie prawdziwym. Wiecie, ja czytając ten przekład Uspowszechniony Biblii Gdańskiej, no bardziej zrozumiałem, co to znaczy fundament, bo tu jest to napis, wiecie, tu jest przekazane, że nie na piasku, tylko na ziemi bez fundamentu. Jeżeli budujesz na Chrystusie, to robisz głęboki fundament w skale. Nie tylko, że na skalę coś postawisz. To nie chodzi tylko o to, że coś postawisz na skalę i to będzie trwać. Nie. To też ze skały zostanie zmiecione, jak przyjdzie mocny wiatr. Musi być głęboki fundament w skale. Wiecie, co to oznacza? W skale wykuć głęboki fundament to nie jest łatwo. Tak samo Słowo Boże mamy badać w ten sposób. To jest ten głęboki fundament. I natomiast na ziemi możemy zbudować bez Jezusa. Na ziemi, ale bez fundamentu. Czy możemy oczekiwać, że to coś będzie trwałe, że ten dom będzie stał dobrze bez fundamentu? My sobie tak postawimy ten dom po prostu. No. Jak zbudujemy, tak będzie, prawda? To tak jak Biblia mówi, wiecie, jest zawsze postępowanie, później konsekwencje tego. I jeżeli Biblia mówi tak, jeżeli ktoś sieje wiatr, to co zbiera?
burzę. No dokładnie. Jeżeli siejesz wiatr, zbierasz burzę. Jeżeli siejesz nieodpowiednie coś, to co zbierasz? No nieodpowiednie coś. Jeżeli coś dobrego siejesz, to zbierasz coś dobrego. No tak to jest. Nawet wiecie, w tych fizycznych kwestiach jest coś takiego, że jeżeli masz zbiór warzyw, owoców, już tak na marginesie to powiem, i najlepsze wsadzisz do ziemi, to będziesz miał wtedy najlepszy zbiór. Ale jeżeli najlepsze zjesz, a wsadzisz najgorsze, albo takie średnie, to będziesz miał średnie. Wiecie, to jest ciekawa zasada. Najlepsze odda... I zobaczcie, zakorzenieni, zbudowani na nim, czyli właśnie na tej z tym głębokim fundamentem, utwierdzeni w wierze. Wtedy jest utwierdzenie w wierze, bo ten głęboki fundament to co? Nasz charakter zmieniony przez Boga. To utwierdzenie nas w wierze, doświadczenia, jakie przechodzimy z Bogiem, żebyśmy mieli wiarę i mocną, twardą jak skała. Wiecie, ja się o taką wiarę też modlę. Żeby nie przyszedł jakaś burza i mnie zmiotła. Żeby nie było tak, że przyjdzie jakaś burza w moim życiu i mnie zmiecie. Co się stanie? Zgorszę się na tyle, że już powiem dość. Bo wtedy będzie dość mojego zbawienia. Czyli wybiorę potępienie. A ja nie chcę tego. Ja chcę być Zbawicielem, bo go kocham. I wiecie, dlatego tu jest utwierdzenie w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Zauważcie. Wiara jest połączona z dziękczynieniem. Dziękować Bogu za wszystko. To jest cudowne, co człowiek może. Dziękować Mu za rzeczy i dobre, i złe w naszym życiu. Dziękować Mu za to, bo te złe okazają się dobre później w konsekwencji. Bo Bóg ma taką moc zrobienia z czegoś złego dobre. Z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie odwrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo. Ciekawe, prawda? Na własną korzyść. Jest coś takiego, że jeżeli właśnie człowiek ma swoją jakąś Ewangelię, bo jeżeli człowiek przyjdzie ze swoją Ewangelią i będzie jej przekazywał, to pamiętajmy, wtedy my przyjmując taką Ewangelię, przyjmujemy co? Tak naprawdę Ewangelię tego człowieka. Czyli dla jego korzyści. On ma jakąś korzyść, on to głosi, on to mówi. Natomiast jeżeli człowiek jest naprawdę poddany Bogu i przekazuje tą Ewangelię, wtedy jaka korzyść jest dla niego? On nie szuka korzyści własnej, dlatego że on ma już daną przez Boga korzyść jaką? Radość w sercu, prawda? Spełnienie. To jest korzyść, którą już Bóg mu daje. On nie potrzebuje szukać jakichś swoich korzyści w tym wszystkim. Jakichś interesów tu takich ziemskich, bardziej spłaszczonych. Żeby was ktoś nie zrobił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo. Co to jest filozofia? To jest płynięcie na szerokie oceany, prawda? Wody. Wiecie, można takie różne filozoficzne rzeczy. Ja miałem kiedyś, wiecie, do czynienia. Byłem w szoku. Jechałem kiedyś z Francji, wracałem autokarem, bo tam byłem i wiecie, i dosiadł się tam do nas. Ja nawet nie wiedziałem na początku, że to w ogóle jest ksiądz. Bo w ogóle nie miał ani tego, ani tego, ani takiej koloratki, nic nie wskazywał. No po prostu taki starszy mężczyzna, taki zadbany, tego, bardzo rozmowny tam, różnie, tak żartował nawet troszeczkę, powiem, te żarty już takie zahaczały. No i później przyszła jedna kobieta, która mu powiedziała, zwróciła się do niego i jakby dopiero, on się troszeczkę zmieszał, prawda, że został jakby zdemaskowany, może nie chciał, żeby ktoś wiedział, no nie wiem. W każdym razie później jechaliśmy i ja wystąpiłem jakby w roli człowieka, który się pyta. Znaczy pyta, może pyta, że pyta, a on odpowiadał. Wiecie, taką filozofię, jaką on przedstawiał, jeżeli chodzi o kwestie duchowości, to ja byłem w szoku. Ja byłem po prostu w szoku. To wszystko tak płynęło tam na różne te tematy, to była taka filozofia ludzka, tak wszystko wymieszane. Nigdy nie chciałbym czegoś takiego. Powiem tak. Nigdy bym nie chciał być, wiecie, mieć za podstawę coś takiego, że Bóg jest jakimś transcendentalnym. To już od kogo innego to usłyszałem, że jest tak dalekim bytem transcendentalnym, że lepiej do Niego nie podchodzić. Wiecie, to jest straszne, bo to rozwala całe chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo to jest oparte na dwóch filarach. To też się spełnia. Jakie filary? Więzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. To są dwa potężne filary. I to jest chrześcijaństwo. Jeżeli ja uznam, że Bóg jest jakimś transcendentalnym bytem, gdzieś tak potężnym, tak dalekim,
to wtedy wiecie, całe chrześcijaństwo runie. Bo nie ma więzi z Nim. Jak nie masz więzi z Nim, no to jakie więzi ze sobą? Wiecie, to wszystko lega. Nagle się okazuje wszystko bezsensowne. Dlatego te filozofie są bardzo niebezpieczne ludzkie. Ja wiem, bo mój brat popłynął bardzo mocno na szerokie wody filozofii i w tej chwili trudno powiedzieć, co on, jak on, wiecie, zaprzeczające sobie prądy, jakieś różne, on siedzi w tym i ja widzę, jak się męczy. Męczy. On się strasznie męczy. Ale stwierdził, że no, wszyscy ludzie się męczą. On też się męczy po swojemu. Szkoda, jest mój brat, którego kocham, chciałbym, żeby się nie męczył. Gdyby poznał Jezusa, by się nie męczył. By zrozumiał, no ale ludzie, wiecie, nieraz nie chcą. Wolą się męczyć. On sobie wytłumaczył jakoś to męczenie swoje. No bo to jest straszne. No męczarnia, bo się jest w grzechu. Człowiek siedzi w grzechu. Ten grzech go zniszczy. No to jest męczenie się. I to potężne. Dlatego ta filozofia ludzka, oparta na wywodach ludzkich, no bo co to jest filozofia? To jest ludzkie jakieś gdybanie. I próżne oszustwo, no bo wiadomo, człowiek co ma w środku? Jest zepsuty, więc jego filozofie też są zepsute. Też są, lubi się oszukiwać, więc to, co mówi też na zewnątrz, jest kłamstwem. Oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Na ludzkich tradycjach, na jakichś wymysłach ludzkich, na żywiołach świata, nie na Chrystusie. Wszystko, zauważcie, w świecie wszystko się dzieje, byleby tylko nie było fundamentu Chrystusa tak naprawdę. Ja mówię o tym Chrystusie biblijnym, wiecie, nie o Chrystusie kosmicznym, bo taki to jest lansowany w świecie. Uniwersalny, transcendentalny, Jezus jakiś. Tak, to taki jest, tylko że to nie jest biblijny Jezus, wiecie, no i to jest problem. Dlatego ja mówię o biblijnym Jezusie, że na tym Jezusie nie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Dochodzimy do zasady pełni. Zauważcie, żeby was nikt nie zwiódł i żebyście byli oparci w pełni na Chrystusie. Dlatego, że w pełni w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa. W Jezusie. Czyli On jest w pełni Bogiem. Więc na Nim możemy wybudować ten fundament. Nie na żywiołach świata, nie na różnych tych. I ta droga wąska, on jest tą drogą wąską, wtedy pójdziemy tą drogą wąską, która nie jest wygodna tu, ale w konsekwencji daje zwycięstwo. Podobna myśl jest w pierwszym rozdziale i w 19 wersecie. Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia. On jest w pełni Bogiem, ale też jest w pełni człowiekiem. I zauważcie, w Nim zamieszkała cała pełnia, tak. Bóg chce, żeby na ile człowiek mu, na tyle mu dać to pełnię siebie. Przez oddanie się Bogu w pełni otrzymujemy od Niego pełnię na zrozumienie, na jakim jesteśmy teraz. Jest to bardzo ważne, wiecie, żebyśmy to zrozumieli, że pełnia to nie oznacza doskonałości w sensie już skończonym, tylko pełnia oznacza bycie z Bogiem. Wiecie, każdego dnia. Jeżeli tego dnia się poddajesz Bogu, to jesteś w Jego pełni. Na swój wzrost, na etap wzrostu, jakim jesteś. Nie, że się stajesz nagle idealny i tak dalej, tam bezgrzeszny i ten. To nie o to chodzi. Tylko wzrastasz, to tak jak stopnie. I otworzmy tutaj Filipian. Nie będziemy całego trzeciego czytać, bo tu najpierw jest ten wywód bardzo mocny Pawła, że wszystko to śmieci, prawda, i tak dalej. To jest to właśnie to poddanie zupełne Chrystusa. To jest to, kiedy Chrystus staje się zupełnie Twoim Panem. Kiedy wszystko inne to śmieci, gnój, nawet jak jest tu przetłumaczone lepiej, to wszystko inne gnój, to co było, bo Jezus jest rzeczywistością. Jeżeli naprawdę masz relację z Jezusem, jeżeli naprawdę twoje serce jest podane z Jezusem, to wtedy masz zwycięstwo i masz wszystko. Wszystko masz zagwarantowane. Bo Bóg ci wszystko da, bo jest Bogiem, On ci zagwarantuje. Ale nie plan, który ty masz w głowie, tylko plan, który On ma. Bo On zbawia. On jest Zbawicielem, nie ty. Ty sam siebie nie zbawiasz. Więc musisz przyjść do Jezusa. I wiecie, w Filipianach jest to opisane w trzecim rozdziale. Powiedział o tym zmartwychwstaniu, o tym wierze, o tym wszystkim i od 11. Od 12, przepraszam. Nie żebym już to osiągnął, czyli co? Stał się idealny, albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa.
Nie, że już jestem doskonały w pełni, ale pochwycony przez Jezusa, żeby dążę do tego. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Wiecie, nieraz my się wikłamy w przeszłość i mocno jesteśmy w przeszłości, bo coś się w przeszłości wydarzyło i tak dalej. I my żyjemy nie teraźniejszością, tylko żyjemy czym? Przeszłością. I to nas może zabijać. Natomiast my mamy żyć teraźniejszością, teraz i tym, co będzie. Tym, że Bóg dla nas przygotował, że przyjdzie po nas, że przygotował nam wspaniałą rzecz, wspaniałą nagrodę, nową ziemię. Ale największa nagroda jest być z Nim. Jest być z Nim w obecności bez grzechu, bez zasłony grzechu. Bo my mamy teraz pewną zasłonę grzechu. Nie możemy zobaczyć Boga twarzą w twarz, bo zginiemy. Ale kiedy będzie nowa ziemia, wtedy zobaczę twarzą w twarz. Będę mógł być przy Bogu, przy moim Panu. Dlatego, że nie będzie zasłony, nie będzie grzechu. Po prostu nie będzie. I to jest wspaniałe, to jest wspaniałe. Dlatego Bóg w tej chwili działa i chce działać w nas, żeby właśnie Go usuwać. Żeby Go usuwać, żeby przyszedł ten dzień, kiedy już, nawet mając grzeszne natury, nie będziemy grzeszyć. Ha, to jest dzieło Boga, jeszcze raz mówię, nie nasze. Żebyśmy czasami nie pomyśleli, że my możemy coś zrobić. My możemy się Mu poddać, a On będzie dokonywał tego. I to jest cudowne. I dlatego w Biblii jest napisane, zobaczcie, nie już, żebym osiągnął Bóg doskonały, ale zapominam, co za mną. Ja już nie chcę wiedzieć, co za mną. Było to, co było, to było. Najważniejsze jest teraz, teraźniejszość moja z Bogiem i nagrodę. Żebym też myślał o niej, co Bóg przygotował dla mnie, żebym miał też motywację. Że Bóg mnie kocha i chce być ze mną. Chce być wieczność i mi przygotował coś wspaniałego. Teraz te wszystkie rzeczy tutaj na ziemi nie mają żadnego porównania do tego, co tam będzie. Ja wiem, że my nawet nie mamy pojęcia, co tam będzie, ale mamy mieć świadomość i czytamy, że będzie świat bez grzechu, bez łez. My nie znamy takiego świata, ja wiem. My się urodziliśmy w grzechach i w grzechu i wokół jest grzech. Ja to rozumiem. Ale mimo wszystko Bóg daje tę obietnicę i mówi, uwierz, uwierz, że tak to będzie. Biegnę do mety, do nagrody, do powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. A więc biegnę do finalizacji. Biegnę. Zauważcie, ciekawe słowo, że Paweł użył tu słowo biegnę. A dlaczego nie idzie sobie trudem? Tylko biegnie. Bo jak poddajesz się Bogu, to wtedy jest bieg. Dokładnie. On dokonuje zmiany w tobie. Im głębiej się poddajesz, tym szybciej dokonuje zmiany. To są te skrzydła orła w Izajaszu. Że jeżeli masz wiarę, wierzysz, że Jezus przyjdzie, Jego przyjście, to co? Skrzydła jak orła i możesz frunąć. Skrzydła orła są największe. No, orły są gatunki, które ma największe, no albo jeden z największych. W każdym razie rozpięte skrzydeł i fruniesz. Fruniesz, wiatr cię wtedy, zauważcie, Bóg swoją mocą zmienia cię i ty się podnosisz. Zauważcie, że orzeł, kiedy frunie, to on nie frunie swoją mocą, prawda? Tylko on się, on wykorzystuje też co? Powietrze. Ono odpowiednio układa później, prawda? W pierwszej fazie tak, w pierwszej fazie musi tam, bo jest pewien udział jego, ale później on wykorzystuje powietrze. On taki to robią, wykorzystują po prostu podmuchy powietrza i on wcale nie, wiecie, że musi nie wiadomo jak ciężko swoimi siłami, żeby się ciągle tego, bo by zaraz padłby, po prostu nie wytrzymałby. Tak to wygląda i tak samo jest w życiu chrześcijanina, że my się poddajemy Bogu, a to On nas podnosi, tak jak ten wiatr. On jest, działa Duch Święty jak wiatr i co robi? Że my po prostu możemy frunąć, możemy wykorzystywać właśnie Bóg nas i coraz wyżej, jest to wspaniałe, no jest to wspaniałe, powiem tak. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myśli, no zobaczcie, no on zaraz przed chwilą powiedział, że on wie, że nie jest doskonały, nie żebym to już osiągnął albo był doskonały, ale ilu nas wtedy jest doskonałych, tak myśli, a jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi. To, co wam wspomniałem teraz, to nie, że nie ma tu sprzeczności. W pierwszej fazie Paweł mówi, że on nie jest w pełni doskonały. On jeszcze nie zakończył biegu. On nie jest idealny. Ale w drugiej fazie doskonałości mówi w sensie przebywania z Bogiem. Każdy dzień to jest stopień. Każdy dzień twój,
albo z Jezusem, albo nie, to zależy, jak już ułoży ci się, zależy od twojego wyboru. Wtedy, kiedy wchodzisz w Jego pełnię, ten dzień jest doskonały. I ty stajesz się doskonały na ten moment zmiany przez Boga ciebie, twojego serca. Dlatego tu jest też napisane o doskonałości, żebyśmy myśleli, że jesteśmy doskonali. Nie w pełni, ale że jesteśmy z Bogiem. Myślenie o tym, nie że ja już jestem doskonały, tylko tak naprawdę chodzi o tym, że mam mieć tą relację. Jeżeli ten dzień jest przeżyty z Bogiem, to wtedy mam wewnętrzną pewność, że co? Że jestem w tej pełni, tak. Ale pełni Boga. Nie mojej. No właśnie. Nie mojej. Pełni Boga. Że po prostu jestem w tym. I to jest właśnie sedno tego wszystkiego. To wam Bóg objawi. I to jest właśnie cudowne, jeżeli chodzi. Ale pójdziemy dalej. Wiecie, pójdziemy dalej. Chcę pokazać to pełnię przez różne teksty Słowa Bożego. Żebyśmy zrozumieli głębię tego. Otwórzmy 22 Mateusza. 22 Mateusza. Tam jest kolejna zasada pełni. To są jakby takie, bym powiedział, emanacje tej zasady, o której ja w tej chwili mówię, jakby objawienia. 22 i od 34. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta Saduceuszom, zeszli się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, spytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swym, całą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Ciekawe, że zauważcie, Jezus co powiedział? O pełni. On powiedział o pełni prawa. On nie powiedział, a przykazanie szabatu jest największe. Pewnie tamten by się spodziewał, że Jezus wybierze jakieś przykazanie i powie, że to jest najważniejsze. A Jezus tego nie zrobił. Jezus powiedział co? Wszystkie przykazania, czyli całość, pełnia, daje co? Największe przykazanie. Jedno, żeby kochać Boga całym sercem, znów pełnia, całym, nie 99%, i żeby po prostu tym całym sercem, jeżeli kochasz Boga, wtedy kochasz też i bliźniego. I to jest niesamowite. Jeżeli kochasz Boga całym sercem, kochasz i bliźniego. Bo miłość Boża to jest, że możesz kochać człowieka naprawdę drugiego. Dla nas jest to nieosiągalne, bo my mamy ewentualnie egoistyczną miłość. Kochamy bliskich, tylko tych najbliższych, prawda? Tych, które nam dobrze czynią i tak dalej. Tych, którzy są wrogami, to no my jesteśmy tacy, prawda? Każdy z nas. Ale Bóg to zmienił. Dlatego zauważcie, Jezus mówi o pełni. On mówi... I Jezus powiedział, nie odpowiedział do końca tak, jak on by pewnie chciał. Powiedział, będziesz miłował Pana Boga. Dziwne, prawda? On streścił to całe, on pokazał, że ja nie wybiorę ci wybiórczo jedną rzecz z tego dekalogu. Ja nie wybiorę ci jedno przykazanie i powiem, że to przykazanie jest największe. Bo czegoś takiego nie ma. Te wszystkie przykazania są największe. One tworzą co? Całość. One tworzą to przykazanie o miłości. Dlaczego? Dlatego, że to jest objawienie charakteru Boga, a Bóg jest miłością. Dlatego te przykazania Jezus powiedział. Ja jestem miłością, dlatego mówię o miłości. Dlatego mówię, że całym sercem masz i całym umysłem, siłą, całą pełnią, zauważcie. Wszystkim, czym tylko możesz, masz kochać, miłować Boga. Czyli to ma być zupełne, totalne, to nie może być powierzchowne, to nie może być połowiczne. Jeżeli coś takiego jest, to nie ma tego wcale. Zasada pełni mówi wyraźnie. Jeżeli kochasz połowicznie, nie kochasz. A ci się może wydawać, że kochasz. Nie. Jeżeli kochasz, to kochasz pełni. Więc nauczycielu, które przykazanie jest największe? Jeżeli ktokolwiek by powiedział do was tak, to właśnie możecie odpowiedzieć tak, jak Jezus odpowiedział. Wszystkie, bo one tworzą charakter Boga. Te wszystkie.
One wszystkie są dobre, bo cały zakon jest dobry, sprawiedliwy, święty. Bo Bóg jest dobry, sprawiedliwy, święty. No to jest Jego charakter, dobry, sprawiedliwy, święty. I tak dalej. To jest to. To jest zasada pełni. Idziemy dalej. Otwórzmy w taki sposób jeszcze raz na Kolosan. Pierwszy rozdział. Od 23 po 29. Zobaczcie, jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani, utwierdzeni, nie dający się odwieść od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście, czyli znów jest potwierdzenie, że to, co usłyszeliśmy, nie dajmy się od tego odwieść, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą, teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z utręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, aby wypełnił Słowo Boże. Aby wypełnił Słowo Boże. W jaki sposób ma wypełnić Słowo Boże? Bóg dokonuje z Jego przez doświadczenia, przez różne cierpienia, wypełnia się Słowo Boże w Nim, a jednocześnie w innych, dlatego że głosi to dalej. To Słowo Boże nie zostaje w Jego sercu, tylko idzie dalej. Zobaczcie, tajemnicę, która była ukryta od wieków i od pokoleń, a teraz została objawiona Jego Świętym. Tajemnicę, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Niesamowite. Po co jest to nauczanie, po co jest to przekazywanie tej mądrości, żeby co? Człowiek stał się doskonałym w Chrystusie. Jeszcze raz, żeby człowiek poddał się Bogu i wzrastał w Nim. To jest sedno tego. I on wtedy będzie doskonały doskonałością Chrystusa na każdym dniu, w każdym dniu, w każdym stopniu jego więzi z Bogiem. Z Jezusem. To jest pełnia. My mamy co? My mamy przekazać całą Ewangelię, a cała Ewangelia w Izajaszu brzmi, już to wielokrotnie mówiłem, ale jeszcze przypomnę, miłościwy rok łaski Pana, który się będzie niedługo kończył, i dzień pomsty naszego Boga. To jest pełnia. To jest pełnia Ewangelii. Teraz jeżeli wykombinujemy i tylko będziemy o łasce mówić, to nie będzie Ewangelia. Bo Ewangelia się nie składa tylko z miłościwego roku łaski Pana. Albo jak będziemy mówić tylko o sądzie, o dniu pomsty naszego Boga, też to nie jest Ewangelia. Ewangelia to jest jedno i drugie. To jest Ewangelia. To jest pełnia. Nie można tego rozdzielić. To jest tak samo, jak zauważcie, z Nowym i Starym Testamentem. Biblia, pełnia, to Stary i Nowy Testament. To jest pełnia. To nie jest tak, że jak większość kościołów sobie odrzuca Stary, bo mu nie pasuje, albo inaczej. Niektórzy sobie Stary przyjmują, a Nowy odrzucają. Nieważne. Jedno i drugie, żeby zrozumieć to, trzeba przeczytać tamto. Dlatego, że jedno i drugie tworzy nierozerwalną całość. Nie można tego rozerwać. A jeżeli ludzie rozrywają, to znaczy, że dodają sobie albo ujmują coś, prawda, ze Słowa Bożego. A w Biblii jest napisane wyraźnie, kto ujmie, ale kto doda do Słowa Bożego. Jak ktoś ujmie, to mu Bóg ujmie z drzewa żywota, jak ktoś doda, to mu plag Bóg doda. To jest kombinacja człowieka. Biblia jest całością i Bóg dał Słowo swoje i ono jest doskonałe i nie wystarczy. W Biblii jest napisane, że po prostu Jezus jest zawsze ten sam w Hebrajczykach. Dzisiaj, wczoraj, dziś, jutro. On jest ten sam. A w Jakubie jest napisane, że się nie zmienia, nie podlega zmienności. I dlatego może otwórzmy właśnie na Jakubie, żebyśmy ten tekst zobaczyli, bo to jest fajnie przetłumaczony. Tak, Jakub, już zaraz podam fragment. Nie ma żadnego jakby zmienności, nie ma. Pierwszy rozdział i 17 werset. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry,
i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Bóg jest w pełni doskonały i oczywiście my nigdy nie będziemy taki jak Bóg, w pełni zamknięcie, jak ja to mówię, zamknięcie doskonali, dlatego że będziemy się rozwijać, będziemy poznawać na nowej ziemi, gdzie będzie już doskonałość, gdzie nie będzie grzechu, bo inaczej musielibyśmy się stać bogami. Gdybyśmy objęli Boga w pełni, musielibyśmy się stać bogami. No to jest nierealne, bo jesteśmy stworzeniami. I z tego tytułu będziemy poznawać wieczność Boga. Będziemy zgłębiać Jego naturę. Jest to dla nas niepojęte, bo my to nie rozumiemy czegoś takiego, no bo my mamy początek i koniec, a to będzie wieczność. No ale tak to jest. Więc nie jest to doskonałość w sensie Boga skończonym, bo Bóg jest Bogiem. Więc dlatego się różni od stworzenia, że jest doskonale skończony i On się nie musi rozwijać. On już jest rozwinięty. Właśnie, o to chodzi. My, natomiast stworzenie musi się rozwijać cały czas. Cały czas. To jest bardzo ciekawe. Nawet na nowej ziemi, gdzie nie będzie grzechu i tak dalej, tam też będzie rozwój. Tam też będzie rozwój. Nie ma końca, to jest też pełnia. Więc Bóg jest w pełni. Ale idźmy jeszcze dalej, abyśmy zrozumieli, co to znaczy. W Filipianach, otwórzmy, Filipian, pierwszy rozdział. Przeczytajmy parę tekstów, abyśmy zrozumieli. Od 3 po 6. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej mojej modlitwie proszę z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. A więc znów pewność, że pewność oparta na pełni, że Bóg dokończy dzieła. Bóg daje tą pełnię i chce człowieka, żeby jaki był? Doskonały. Jest napisane, że bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. To jest wezwanie do więzi. To jest wezwanie do... To jest wezwanie właśnie do tego podążania za Bogiem, do poddania Mu się, do pójścia w ślady Jezusa. Bądźcie doskonali. Czyli miejcie pełnię. Bądźcie w pełni. Boże. To jest właśnie to. W Jeremiaszu jest napisane, może otwórzmy 29, to jest znów taki podobny fragment ze Starego Testamentu teraz, żeby tutaj nie był tylko nowy. Tak, 29 rozdział. I tutaj właśnie w 29 rozdziale od 11 po 13. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Zasada pełni mówi wyraźnie. Jeżeli chcesz szukać Boga, to musisz zaangażować całe swoje serce w to. W modlitwę to samo. Jeszcze raz, jeżeli nie angażujesz pełni swojego serca, to nie znajdziesz Boga. Nie znajdziesz. Choć może ci się nieraz wydawać, że tak jest. Nie. Tylko pełnia, jeszcze raz, zasada pełni mówi, całym sercem będziesz szukać, znajdziesz. Bo ja ci się do tego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Jezus też to stosował, zobaczcie, na krzyżu. On żąda wszystkiego od nas, bo On dał wszystko na krzyżu. Wszystko. Zupełnie wszystko. I nie ma mowy, żeby było jakieś przekłanie. Dlatego te pewien fragment wam przeczytałem. Torki chrześcijańskie Lenhardt. Czy ta wielka przemiana już się w tobie dokonała? Nie łudź się, co do mnie nigdy bym nie wymówiła imienia Chrystusa, gdybym nie oddała Mu przedtem całego swego serca i wszystkich uczuć niepodzielnie. Powinniśmy być Mu głęboko wdzięczni za to, że przyjmuje taką ofiarę. On żąda wszystkiego. Gdy poddamy się woli Boga i damy z siebie wszystko, wtedy, nie wcześniej, otoczy nas ramionami swego miłosierdzia. Inaczej mówiąc, wejdziemy tak jak do pokoju. Izajasz opisuje to, że wejście przed gniewem Bożym do pokoju, albo pod skrzydła się schowajcie Boga.
To jest moment schowania się. Kiedy poddajemy całe serce Bogu, chowamy się pod skrzydła, nie wcześniej. Połowiczni chrześcijanie nie będą pod skrzydłami Boga. Przyjdzie gniew Boży i się okaże, że będą tak samo potraktowani jak każdy inny grzesznik, który żył w grzechu i się paplał. I nie wyszedł z niego. Tak samo. Nie będzie różnicy. Więc musimy to dobrze zrozumieć, kochani, bo to tyczy nas, naszego zbawienia. I nie wtedy, jeszcze raz, gdy poddamy się woli Boga i damy z siebie wszystko, wtedy nie wcześniej otoczy nas ramionami swego miłosierdzia. Lecz cóż my właściwie dajemy, gdy dajemy wszystko? Tylko splamione, grzeszne serce. Ażeby Jezus je oczyścił swą łaską i wybawił od śmierci dzięki swej bezgranicznej miłości. A jednak widziałam, że niektórym ludziom trudno jest nawet to oddać. Wstydzą się o tym słuchać, mówić o tym i pisać. Gdy rozmawiacie o wyrzeczeniu się siebie, o tym, czy rozmawiacie o wyrzeczeniu się siebie, o tym, co Chrystus dał dla nas, kiedy wydaje się wam, że Chrystus niesłusznie wymaga wszystkiego, udajcie się na Golgotę i wypłaczcie tam tego rodzaju myśli. Spójrzcie na Jego ręce i nogi, waszego Zbawiciela, przebite ostrymi gwoździami, po to, abyście się mogli obmyć z grzechów Jego własną krwią. Ci, którzy odczuwają miłość Bożą, nie pytają, ile trzeba dać, aby uzyskać nagrodę niebiańską. Pytają nie o najniższą cenę, lecz dążą do doskonałej harmonii z wolą Odkupiciela. Z wielką radością oddają Mu wszystko i objawiają zapał proporcjonalny do wartości celu, do którego dążą. Jaki to cel? Nieśmiertelność. Życie wieczne. To jest cel nadrzędny, może nie dla każdego, ale dla chrześcijanina prawdziwego to jest cel nadrzędny. Być z Jezusem. Wieczność. A do tego niepodzielnie potrzeba wszystko zaangażować i objawić zapał proporcjonalny do wartości celu. Jaki to jest cel? Doskonały. My mamy osiągnąć doskonały cel. Jaki ma być ten zapał? Nie każdy sobie odpowie. Dlatego w Jeremiaszu jest napisane: całym sercem szukam, znajdziesz. To jest tak samo jak wypełnienie prawa. Zobaczcie, Jezus przyszedł nie znieść przykazania, ale je wypełnić. Dać pełnię. Objawić pełnię swojego charakteru przez nie. Po to przyszedł Jezus. Dlatego wypełnił przykazania. I kto wypełnia przykazania, objawia jego charakter, jego pełnię. Tak, on ukazuje, Bóg przez niego, swoją pełnię i dlatego inni się nawracają, bo widzą charakter Boży, bo widzą przykazania w jego charakterze. Nie, że on się stara te przykazania swoimi siłami coś tam zrobić. Nie, tylko on emanuje tym. On po prostu ma zmieniany charakter. To jest tak, zobaczcie, zasada pełni mówi jeszcze, tu porozmawiamy o takich, jakby, przeciwwaga, pokażę wam. Zobaczcie, jest przykazanie o szabacie. My często skupiamy się tylko i na szabacie, na odpoczynku i tak dalej. Ale przykazanie o szabacie mówi też o 6 dniach pracy. Żeby było śmieszne. I to jest pełnia. To nie jest tylko dzień odpoczynku. To jest też 6 dni pracy. Pełnia to jest całokształt. Co dalej? Zobaczcie, Jezus. Jezus jest i barankiem, i kim? Lwem. Jak to możliwe? No to jest pełnia. Dlatego jego pierwsze przyjście było jako baranek z powodu grzechu, ale drugie przyjście, poniżenie, a drugie będzie wywyższenie jako król lwów pan panów. Zobaczcie, to jest pełnia. To jest Jezus. On jest iba tym i tym. I tak samo w życiu chrześcijanina. Przed wywyższeniem zawsze jest poniżenie. Zawsze. I Jezus to pokazał swoim życiem. Nawet nie tylko pokazał, ale był nazwany baranek i lew. Ktoś, kto jest pokorny, kto poddaje się, a później jest zwycięstwo. Później jest zwycięstwo w chwale. Oczywiście nie naszej chwale, to będzie chwała Jezusa, ale zwycięstwo i z radością będziemy witać. To jest Jezus. Zobaczcie, Bóg jest pełni i sprawiedliwością, i miłością. Można to rozdzielić? Nie. Gorzej, jeżeli ktoś chce rozdzielać to i chce się skupiać na jednym.
Niektórzy mają tendencję do miłości, to się skupiają, że za mocno podkreślają tylko miłość Bożą. I nie są sprawiedliwość Bożą, bo mają tendencję do sprawiedliwości. To jest błąd. My mamy przekazywać Boga w pełni i pokazywać, że jedno i drugie dopełnia. Ze sobą związana nierozerwalnie. Jeżeli naciskamy na jeden atrybut, to pomniejszamy drugi. Jakoby mniej znaczące. A to nie jest prawdą. A to nie jest prawdą. Jeden fragment przeczytam. Następnym niebezpieczeństwem związanym z dwoma poprzednimi jest niedocenianie sprawiedliwości Bożej. Dzisiejsi kaznodzieje mają tendencję do oddzielania Bożej sprawiedliwości od Jego dobroci. Traktują tę dobroć nie jako zasadę, lecz przejaw uczucia. Współczesna teologia dzieli to, co Bóg zespolił. Czy zakon Boży jest dobrem, czy złem? Jest dobrem. Wobec tego sprawiedliwość też jest dobrem, gdyż jest pragnieniem wypełniania przepisów prawa. Z powodu niedoceniania sprawiedliwości Boga, Jego przykazań oraz zła i zasięgu nieposłuszeństwa człowieka, ludzie łatwo wpadają w nawyk niedoceniania łaski, która umożliwiła złożenie ofiary za grzech. Zobaczcie, jak to wszystko się ze sobą łączy. Sprawiedliwość z miłością, łaska. Wszystko ze sobą nierozerwalnie łączy się. Nie można tego oddzielić. Bóg jest i sprawiedliwością, i miłością. I jeszcze co? Tak samo jak zauważcie przekazania, jak mówimy, często te debaty teologiczne. Uczynki czy wiara? I tak dalej, i tak dalej. Ale zauważcie, w Biblii jest to połączenie nierozerwalne. Paweł napisał, że wiara czynna w miłości. To jest połączenie wiary z czym? Z uczynkami. Dlatego, że jeżeli masz wiarę, to będziesz wiara i miłość. Te Boże atrybuty są dynamiczne. To nie jest coś statycznego. To nie jest coś, co stoi. To nie jest coś, co jest martwe, stoi w miejscu. To jest coś, co się dynamiczne, co się rozwija. Miłość Boża to działanie. Słuchajcie, jeżeli nie ma działania, to nie ma miłości. Miłość powoduje, że ja działam, że ja chcę przekazać ludziom, że ja chcę z nimi rozmawiać. Oczywiście poddaję się Bogu, żeby On to prowadził. Ale to nie jest coś statycznego. Pamiętajmy o tym. Jest to bardzo ważne. Tak samo można by jeszcze dołożyć miłość Boża. Czym jest? Miłość Boża jest uczuciem, ale tak stałym, że się mówi, że to zasada. Ona staje się zasadą. Dlaczego? Bo jest tak stałym, jak i Bóg jest stały. I Bóg w nas chce zmienić taki charakter, żeby Jego miłość, Jego sprawiedliwość i inne atrybuty były tak stałe, jak i On jest stały. Aby się stały zasadą. Aby nastąpiła, występuje zasada pełni. Zasada pełni występuje wtedy, kiedy Bóg chce zmienić nasze trzy wszystkie i On chce tego dokonać. W Tesaloniczanach jest napisane o tym, że Bóg zmienia nasze trzy płaszczyzny i chce zmienić. Dlatego módlmy się, kochani, żeby ta pełnia mogła nas stać. I jeżeli przekazujemy innym pełnię, żebyśmy mogli przekazać. Otwórzmy Dzieje Apostolskie. Dwudziesty rozdział. Jest tam Paweł, mówi do starszyzny efeskiej. Mówi tam różne rzeczy, prawda, że starał się wszystko jakby przekazywać, nie być tym. I w końcu od 26 wersetu. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałam się bowiem od zwiastowania wam całej Rady Bożej, całej woli Bożej, całej prawdy, różne przekłady, różnie tam oddają. W każdym razie całokształtu Ewangelii. Ja nie obawiałem się zwiastować wam wszystko pełni. My nie możemy kombinować, kochani, tak pod koniec już dochodząc nad tym, dlatego że cokolwiek ujmujemy. Pamiętacie króla Saula, pierwszego króla izraelskiego? Czy on nie pokombinował trochę? A i pokombinował. Otwórzmy ten rozdział jeszcze, tak to pod koniec. 15 rozdział 1 Samuela. 1 Samuela, 15 rozdział i nie będziemy całokształtu czytać, ale pewne fragmenty. 1 Samuela, tak, 15 rozdział. Mamy sekwencję, kiedy Bóg
przez Samuela powiedział do Saula. Od drugiego wersetu. Tak mówi Pan zastępów. Wspomniałem na to, co Amalek uczynił Izraeliowi, jak się za niego zasadził na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Teraz idź, pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Nie lituj się nad nimi, lecz zabijaj i mężczyzn, i kobiety, dzieci, niemowlęta, woły, owce, wielbłądy i osły. Wszystko. Zostało to przekazane Saulowi, natomiast Saul od dziewiątego, natomiast od ósmego pochwycił żywcem Agaga, króla Amalekitów, a cały lud zgładził ostrzem miecza. Lecz Saul i lud oszczędził Agaga i to, co najlepsze z owiec, wołów, tłustych zwierząt, baranów oraz wszystko, co było dobre, i nie chcieli tego zniszczyć. Zniszczyli to wszystko, co było nikczemne i nędzne. Bóg powiedział, masz wytępić wszystko. A Saul? Nie. Sobie tam po swojemu. Zostawił część i sobie to wytłumaczył, w jaki sposób. Posłuchajcie. Kiedy oczywiście Bóg później powiedział Samuelowi o tym, Samuel się zdenerwował bardzo, że nie wypełnił woli Bożej, że po prostu Saul sobie sam coś kombinował. I kiedy przyszedł do niego Samuel, do Saula, 13 werset. Do Saula, Saul mu odpowiedział, błogosławiony jesteś przez Pana, wypełniłem słowo Pana. On myślał, że wypełnił słowo Pana. Będąc nieposłusznym Bogu. Robiąc po swojemu. Ale on powiedział, ja wypełniłem słowo Pana. Bądź błogosławiony. Pomnik sobie jeszcze postawił wcześniej. Wiecie, pomnik sobie postawił. No, ja jestem zwycięzcą. Bądź błogosławiony. Teraz czeka na mnie nagroda. No, powiedz mi tu, Samuelu, o tej nagrodzie. Lecz Samuel powiedział, co to za beczenie owiec w moich szatach i co to za ryk wołów, który słyszę? Sam odpowiedział, przeprowadziłem je do Amalekitów, lud bowiem oszczędził to, co najlepsze z owiec i wołów, aby je ofiarować Panu, Twemu Bogu. To zaś, co pozostało, wytępiliśmy. Wtedy Samuel powiedział do Saula, stój, a powiem Ci, co Pan mówi do mnie tej nocy. Odpowiedział mu, powiedz. Samuel rzekł, czy to nie Ty, wtedy, gdy byłeś mały w swoich oczach, stałeś się głową pokoleń Izraela i Pan namaścił Cię na króla nad Izraelem? Zobaczcie, kiedy byłeś mały w swoich oczach. Ale on urósł w swoich oczach do potęgi wielkiej. Postawienie pomnika, uważanie, że to, co robi, jest wolą Boga po swojemu. Zauważcie, jak człowiek może urosnąć w swoich oczach. Kiedy byłeś mały, wtedy Bóg cię namaścił. Kiedy byłeś mały w swoich oczach. Ale kiedy się stałeś wysoki, tak jak teraz. Potem Pan posłał w drogę i powiedział, idź wytrać tych grzeszników Amalekitów i wraz z nimi, aż ich wytępisz. Dlaczego więc nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś to zło w oczach Pana? Wtedy Saul powiedział Samuelowi, przecież posłuchałem głosu Pana. Poszedłem drogą, którą mnie posłał Pan i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, Amalekitów wytraciłem. Zobaczcie, jak człowiek może być w zapartość. Samuel mu mówi jako prorok, co mu Bóg powiedział? A Saul dalej zaparte. Przecież wypełniłem. O co ci chodzi? O co ci chodzi? Przecież ja wypełniłem słowo Pana. Pokazuje nasze zepsute serca ludzkie. Jak są zepsute? Wiecie, że po prostu mówi się, a człowiek nie słyszy tego. On widzi swoje. On był tak wysoki w swoich oczach, że on nie słyszał napomnienia Bożego. On już nie widział, aż musiało dotrzeć do niego, kiedy powiedział mu, że ty zostałeś rzucony. Bóg cię odrzucił. Nie, i przestajesz być królem. Innego ma lepszego od ciebie, który stanie, który będzie, zasiądzie na tronie moim. Zobaczcie, czy to nie jest niesamowite? Ja mam lepszego, który zasiądzie na tronie. Dlaczego? Tobie w swoich oczach się wydawało, że ty jesteś najlepszy teraz. I upadłeś. Dlatego to jest na nas, kochani, ostrzeżenie przy końcu czasu, że jeżeli nam się wydaje, że my w swoich oczach jesteśmy tak wysocy, to wtedy jesteśmy tak niżsi. Pamiętacie, co Jan powiedział? Chodzi o to, żebyś ty się stawał coraz wyższy, a ja coraz mniejszy, prawda? Wtedy jest zwycięstwo. Jest zasada pełni. Jeżeli Bóg mówi do mnie, idź i głoś, królewskie poselstwo, to idę i głoszę. Poddaję się Bogu i głoszę wszystko.
to, co jest związane z tym. Jeżeli Bóg mówi, masz mówić mocno, będę mówił mocno. Jeżeli Bóg powie, masz mówić łagodnie, będę mówił łagodnie. Dlatego, że jeżeli Bóg powie, mów mocno, ja będę mówił łagodnie, nie wypełnię woli Boga, tylko swoją. Albo odwrotnie, kiedy Bóg powie tak, a ja powiem tak. Nieważne. Jeżeli Bóg powie tak, to jest tak. On jest doskonały. I nie mi dyskusja z Nim, nie mi analiza. Chrześcijańska autorka Ellen White, która, wiecie, była powołana na rokach, miała 17 lat, jeszcze przy końcu powiem to, miała powiedziane, żeby szła i mówiła mocno. Ale ona zaczęła godzić to, bo uważała, że to za mocne jest. Przesłanie do ludzi. Zrazi ludzi. I później miała wizję Jezusa. Anioł wprowadził ją do pomieszczenia. Jezus tam był. Jezus spojrzał na nią ze smutkiem i odwrócił twarz. Wiecie, co to oznaczało? Odrzucenie. Ale anioł powiedział, jeszcze ciebie to nie tyczy. Ale bądź wierna i wypełniaj wiernie to, co Bóg ci powiedział. I od tamtej pory nie śmiała już kombinować. Jeżeli Bóg powiedział tak, to spełnia, bo nie spełnią i powiedział tak i tak ma być wykonane. Bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Jeżeli nie, to znaczy, że muszę klęknąć i muszę mówić się do Boga, żeby moja wola stała się wolą Bożą. Bo jeżeli mi się to nie podoba, to znaczy, że gdzieś ta moja wola się rozbiega z wolą Boga. Kochani, zrozummy, aby Jezus stał się pełnią w naszych sercach, aby było zwycięstwo pełne, abyśmy mogli osiągnąć pełnię, czyli zbawienie. Abyśmy mogli osiągnąć pełnię, czyli nową ziemię. Ale do tego potrzeba pełni tutaj bycia z Chrystusem. I niech Jemu będzie.